Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich radiosłuchaczy, szczególnie zainteresowanych obroną życia, na naszym cotygodniowym radiowym spotkaniu. Dzisiaj chciałbym poświęcić je sprawie krucjaty modlitwy o obronie poczętych dzieci. Bo 12 października minęła 37. rocznica powstania tej jakże ważnej inicjatywy modlitewnej. Przypomnę, 12 października 80 roku grupa świeckich współpracujących z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, a także z Duszpasterstwem Akademickim zainicjowała krucjatę modlitwy w obronie poczętych dzieci, która miała wówczas dwa wielkie modlitewne cele. Pierwszy obudzić sumienie naszego narodu i uwrażliwić każdego Polaka na wielką nienaruszalną wartość życia i godność każdego człowieka od chwili jego poczęcia. Drugi cel tej modlitwy to wyproszenie u wszechmocnego Boga anulowania obowiązującej wówczas jeszcze czasów stalinowskich z 27 kwietnia 1956 roku ustawy aborcyjnej i zastąpienie jej prawem chroniącym życie Każdego, bez żadnych wyjątków, poczętego dziecka. Krucjata na tym momencie startowym zgromadziła prawie 3 tysiące osób z całego kraju. To był wielki sukces, bo wiemy w tamtych warunkach cenzura blokowała informacje o bronie życia. No Była bardzo utrudniona komunikacja między nami, Polakami, rodakami. 3 tysiące ludzi rozpoczęło tę modlitwę. Później włączały się dziesiątki tysięcy osób. I w nowych warunkach politycznych, wiemy, przełom polityczny 1989 roku, a później dla nas, obrońców życia, wielkie wydarzenie. 7 stycznia 1993 roku. Wówczas to po dramatycznej debacie w parlamencie Sejm anulował starą aborcyjną. Zbrodniczą ustawę i przyjął prawo chroniące życie nienarodzonych. Niestety, jak wiemy, prawo z trzema wyjątkami, ale generalnie chroniące życie nienarodzonych dzieci. Uważaliśmy wówczas i dzisiaj także uważamy, że anulowanie ustawy aborcyjnej z kwietnia 1956 i przyjęcie tej ustawy chroniącej życie 7 stycznia 1993 roku to była wielka łaska wszechmocnego Boga i sukces tysięcy, tysięcy osób w całym kraju. Wiedzieliśmy, tak było przecież zapisane w celach Krucjaty, że nie ustaniemy w wysiłkach zarówno w modlitwie, jak i apostolstwie, a także działach działaniach obywatelskich, dopóki każde, bez żadnych wyjątków poczęte dziecko nie uzyska prawa do życia w aspekcie właśnie ustawy sejmowej. I tak do tej pory trwa ta batalia. Zmieniały się dwukrotnie programy Krucjaty. Ja przed sobą mam ten najnowszy z 2015 roku i chciałbym go przedstawić i zachęcić naszych drogich słuchaczy do włączenia się w tę modlitwę. Jako motto naszej Krucjaty przyjęliśmy dwa cytaty ewangeliczne słowa Pana Jezusa i wypowiedź świętego Jana Pawła II. Przypoczęję. Słowa Pana Jezusa. Cokolwiek uczynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I drugi cytat. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. I słowa naszego papieża. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Dzisiejsze cele krucjaty to modlitwa przebłagalna za grzechy przeciwko życiu człowieka, Popełnione w naszej ojczyźnie. Modlitwa dziękczynna za wielkie dobro, jakie doświadczyliśmy, a w szczególności za uratowane dzieci, ocalone sumienie matek, ojców oraz pracowników służby zdrowia. Błagalna o dalszy wzrost szacunku od życia człowieka nienarodzonego, chorego i w podeszłym wieku. I błagalna o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Warunki uczestnictwa. Zobowiązanie do uczestnictwa w kurcjacie obowiązuje okres jednego roku. I włączyć się w tę modlitwę można w każdym czasie. I są takie warunki. Pierwsze. Codziennie trzeba odmawiać wybraną przez siebie modlitwę. Na przykład litanię do Matki Bożej czy dziesiątek Różańca Świętego. Codziennie. Raz w miesiącu, w dzień powszedni, uczestniczy w Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej, ofiarowanej w intencji właśnie ochrony życia. Osoby chore, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej, proszone są o ofiarowanie cierpienia w intencji właśnie obrony życia. I jeszcze jeden warunek. Uczestnik krucjaty zobowiązuje się pościć w intencjach obrony życia w środę każdego tygodnia, przez okres tego roku, na który się włączył do tej naszej modlitwy. Bardzo serdecznie zachęcam do tej modlitwy i podaję adres Krucjata modlitwy o obronie poczętych dzieci ulica Krooderska 24 przez 6 Kraków lub mail. Modlitwa, małpacjata.org, a także telefon. Te... Telefon czynny w godzinach 9 do 15 i taki jego numer. 12 to kierunkowy na Kraków, a później 633 0973. Serdecznie zapraszam do włączenia się w tę modlitwę. Szczęść Boże!